Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, nie wiem, czy jesteście gotowi na to, co zaraz nastąpi, ale nastąpić musi to. Słuchajcie, otóż na streamie w środę wpadliśmy na dosyć ciekawy pomysł. Mianowicie, nie wiadomo było za bardzo, w co zagrać, więc skorzystałem z oferty tak zwanego losowania gier. Akurat na Allegro znalazłem najtańsze, było za 2,50. I wymyśliłem sobie, że w każdą środę na streamie w jakichś tego typu losowaniach, niekoniecznie zawsze za 2,50, będę kupował jakąś grę i cokolwiek by to nie było, to minimum pół godziny trzeba będzie w to grać. Nieważne, może to być jakaś kupa niesamowita, i tak pół godziny trzeba będzie w to grać. I oto jest pierwsza gierka, która została kupiona. Kosztowało 2,50, tak jak mówię. Gra nazywa się Pressure, czyli ciśnienie chyba, i polega na ściganiu się pewnymi wehikułami. To jest nasz kierowca, proszę bardzo, to jest jego pies i to jest tutaj jakiś gościu. Grę zrobił Topware. No i co, może wam pokażę, o co tu chodzi. Mamy na przykład garaż, proszę bardzo. W garażu jest moja maszyneria, to jest właśnie w tym momencie ten samochód. Zdobywamy kasiorę za wyścigi, możemy sobie montować różnego rodzaju nowe rzeczy. Zobaczcie, tutaj jakieś ulepszacze, dodatkowo różnego rodzaju zderzaki, koła i tak dalej, i tak dalej. Co jeszcze? Oczywiście zmieniamy też samochody, no tutaj mi nie stać, bo kolejny kosztuje 1050, ja mam 1007, o dziwo. Aż do takiego na końcu już wypasionego totalnie. Na razie mój wehikuł no nie prezentuje się zbyt okazale, zdaję sobie z tego sprawę, ale będzie lepiej. No i mam zupgrade'owany tutaj ten właśnie CKM, jakby taką tutkę. To jest to. Można ją rozbudować za 450, zobaczcie. Albo można nową kupić. No i kupimy sobie teraz tą nową za 50. Proszę bardzo. Taka lufa. Od razu sobie to zupgrade'ujemy. Może to coś z tego wyjdzie. Uwaga. Proszę bardzo. Doszedł taki CKM-ik jakby. I jeszcze da radę? Da radę. Proszę bardzo. No. Czyli mamy tak uzbrojony pojazd. Co tu jeszcze jest? Bistro, to nie mam pojęcia. Jestem twoim ojcem. Nie, tylko żartuję, jestem twoim bujkiem. Dobra. No i tu z tym bistro na razie nie ma. Mapy. Proszę bardzo, tutaj teraz taki wyścig. No i zobaczycie, o co chodzi. Prawdopodobnie na tym kanale, czyli Hallak Pogrywa, będzie jedna w tygodniu właśnie ta gierka z środy. Naprawdę przepraszam was za to, co może być, bo to kurka wodna, może być wszystko. Nawet najgorsza kupa, jaka w ogóle została stworzona. Na pewno takie beznadziejne gierki tam są. Ale ta akurat za pierwszym razem no nie była trafiona aż tak tragicznie, nie była trafiona aż tak źle. Także rozpoczynamy poziom i zobaczycie, o co chodzi. Tutaj oczywiście sterowanie. Wczytywanie. Tak to wygląda. Okej. Proszę bardzo, mogę więc... Mogę teraz takie przyspieszenie robić. No widzę, że to taki werkach jest całkiem niezła. Proszę bardzo. Spada nam po lewej stronie. Macie coś takiego, taki licznik jakby. Tam nam spada tak jakby para. O kurwa. Jest, rozwaliłem to dziadostwo. Uprzedziłem. Niestety, pancerz spada i nie tylko pancerz.
czuję, że nie ukończę tego. O kurka, teraz taki wózek. Dobrze, no. Jest. Dobrze, rozwalony. Jest. Jest następny. Czym więcej rozwalam tych pojazdów, tym oczywiście odbudowuje mi się bardziej pomocy. A nie jestem tego typu gierki za dobry. O kurczę, znowu ten z wiadrem. Oj, oj, oj. Niestety, jak widzicie, nie udało się wykonać tego zadania. Mogę do sklepu wrócić, żeby podreperować sobie pojazd, albo jeszcze raz spróbować. Dobra. Jedziemy. I teraz już totalne skupienie. Jest ten stateczek. Dobrze, rozwalony. O, pięknie, wysiąga letarna. Ona jest z beczką. Wyszło to całkiem nieźle tym razem. Jeszcze tutaj się teraz żaglowiec zaraz będzie. Jest rozwalony elegancko. Tam pancerz całkiem nieźle na razie. Nie wiem, jakie później tutaj pojawią się znowu ten z wiatrem. Gin, człowieku, gin! Jest! Niestety kurka jest tu dobra. Te większe samochodziki chyba dają... Kasiorę zbierać. Chciałbym się jakaś jedna taka potężna rakieta, żeby tego gościa z wiaderkiem rozwalać. Okej, na razie widzę. O, o, oj, 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 oj. Trzeba było przeskoczyć. Zielona plama. Jeszcze mało pary. Dobra. Kurka, nie dam rady. Jest, rozwaliłem. Gdzie meta? Już jestem prawie na mecie. Kto jest kurka we beściach? To jest Debeściak.
Ła! Ocena końcowa, 3 gwiazdeczki. Proszę bardzo. No, zarobiłem kasiorkę. Zaraz można zobaczyć ile. 1254 mam, czyli o! Taką tutkę mogę zamontować nawet za 1050. Uwaga. Proszę bardzo, no to już jest lepsze nawet niż moim zdaniem Rumcajsa Flinta. No i co? Moi drodzy, to tyle. Zawsze jak na tym kanale będziecie mieli taki dopisek, co to kurka jest, to będzie oznaczało, że jest to gra właśnie znam z tego losowania za 2,50 czy tam za ileś, prawda? I to będzie zawsze w środę na streamie. No i to tyle. Żegnam się z wami i do usłyszenia.